Wstańmy, proszę, pomóc się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas, za studium Słowa i za warsztaty. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, do nas mówisz. Dziękujemy Ci, że Twoje słowa są wieczne, że stwarzają fundament naszego życia, że jesteśmy w stanie je przyjmować i używać. Dziękujemy Ci, Boże, że Twoje słowa nas kształtują, że Twoja święta nauka przenika naszego ducha, duszę i ciało, że przez moc Twojego Świętego Ducha Twoje słowa są dla nas żywym pokarmem. Ojcze, przyjmujemy to, co masz nam dzisiaj do powiedzenia i wydamy z tego stukrotny plon. Amen. Mamy dzisiaj kolejne spotkanie z fundamentami wiary. Właśnie sobie teraz rozmawiałem tutaj z Asią, że to, co dla nas jest normalne, to dla ludzi, którzy nie chcą tego przyjąć, jest kontrowersyjne. A tak zawsze było, że ludzie, którzy nie chcieli przyjmować pewnych prawd, to dla nich te prawdy były kontrowersyjne, problematyczne. Generalnie zawsze tak jest, jeżeli coś dla człowieka jest problematyczne pod tym względem, że człowiek tego nie chce przyjmować, to staje się tego wrogiem. Jest tego wrogiem. I wrogo podchodzi do tych, którzy są tego zwolennikami, więc to jest normalna sprawa. Chcę dzisiaj mówić na tym fundamencie, na temat Nowego Narodzenia. Ewangelia Jana, 3:3. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To była bardzo kontrowersyjna wypowiedź. Ta wypowiedź nigdy nie padła z ust żadnego rabina. Żaden nauczyciel słowa nie użył tego sformułowania. Dla Żydów było rzeczą normalną, że jest Bóg. Oni temu nie zaprzeczali. Oni wiedzieli, że jest Bóg. Oni bali się tego Boga. Oni wiedzieli, że to jest Bóg jedyny w konsekwencji już na końcu tego całego epizodu z innymi bogami. Już wiedzieli, że jest jeden Bóg. Natomiast informacja o Nowym Narodzeniu była rzeczą absolutnie niejasną. Nikt nie wiedział, co to znaczy. Dlatego tutaj, jak wiecie, dostojnik żydowski Nikodem, który usłyszał od Jezusa to, że trzeba się narodzić na nowo, to on stanął jak wryty. On powiedział: jakże to? Mam wejść do łona matki mojej i znowu z niego wyjść? Czyli pamiętajmy, że Nikodem to był człowiek bardzo światły. To był człowiek, który był częścią Sanhedrynu. Czyli on zarządzał narodem izraelskim jako członek rady. A więc to był człowiek, który był zorientowany religijnie, zorientowany społecznie, politycznie. To był człowiek zacny, inteligentny i znamienity w tamtych kręgach. A ten człowiek stanął jak wryty, kiedy usłyszał tą informację. Musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. To było nieczytelne. Zupełnie nieczytelne. Czy to dzisiaj jest czytelne dla ludzi? To jest dalej nieczytelne. Ta informacja jest tak nieczytelna dziś, jak była nieczytelna kiedyś. Wiecie, przestudiowałem wszystkie materiały na temat przebudzeń na całej ziemi, które są w języku polskim. Zrobiłem to przez lata. I każde przebudzenie, które było na ziemi, było związane z tym, że ludzie muszą się na nowo narodzić. To było główne poselstwo każdego przebudzenia. Taki człowiek, mąż Boży, który nazywa się Wickfield, on, chyba to był XVIII wiek, głosił tylko o Nowym Narodzeniu. Dla niego Nowe Narodzenie było kwintesencją chrześcijaństwa.
działał na terenach Wielkiej Brytanii obecnej, gdzie wiódł kościół anglikański. Wychyl stawał przed kościołami anglikańskimi i kiedy ludzie wychodzili z mszy, mówił do nich: musicie się na nowo narodzić. Pytali go i przeciętni Brytyjczycy, pytali go też księża anglikańscy, biskupi anglikańscy: o czym ty mówisz do nas? A pamiętajmy, że mamy XVIII wiek już. Już mamy XVIII wiek, czyli 1700 lat po zmiebowstąpieniu Jezusa. Nadal temat nowego narodzenia był nieczytelny. Jest zanotowana jedna rozmowa właśnie między biskupem amerykańskim a Wakefieldem. I on mówił: czemu ty mówisz, że musimy się na nowo narodzić? A Wakefield do niego powiedział: bo musicie się na nowo narodzić. On nie miał nic więcej do powiedzenia. Musicie się na nowo narodzić, bo pójdziecie do piekła. Nie zobaczycie Królestwa Bożego. Oni od niego odchodzili. Nie chcieli z nim rozmawiać, psychopata. Wiecie, że w pewnym momencie Wakefield miał zabronione głoszenia w wielu hrabstwach. Hrabstwo po hrabstwie wydawało dyrektywę, że Wakefield nie może na tej ziemi mówić o nowym narodzeniu. Więc okazuje się, że w jednym hrabstwie jedynym gruntem, na którym mógł stać, był grób jego ojca, bo to była własność jego. Więc wlazł na grób swojego ojca i głosił o nowym narodzeniu. Rozumiecie? To był fanatyk nowego narodzenia. Oni stali, wyobraźcie sobie historię, facet stoi na grobie, głosi, że się muszą na nowo narodzić, a oni w niego rzucają pomidorami. Tam, wiecie co przynosili w workach, zbierali po wsiach? Zdechłe koty, żeby rzucać w Wakefielda. Warzywami w niego rzucali, pluli na niego, w ogóle mówią: ty jesteś nienormalny, o czym ty do nas mówisz? On mówi: musicie się na nowo narodzić, bo nie ujrzycie Królestwa Bożego. Jego nie interesowało, czy oni są protestantami, katolikami, anglikanami, jego to nie interesowało. Jego nie interesowało, czy są dobrzy, czy są źli. Jego nie interesował stan patologii tych ludzi. Nie interesowało go też, że oni mówili: my znamy Boga. Nie, to go nie interesowało. Dzisiaj również, 300 lat po Wakefieldzie, informacja o nowym narodzeniu jest tak samo trudna jak wtedy. Nowe narodzenie, kwintesencja chrześcijaństwa, punkt kontaktu z Bogiem. Co to jest nowe narodzenie? Dzieje apostolskie 16:31. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I chcę, żebyśmy do tego doczytali Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Co to znaczy uwierz w Pana Jezusa? Uwierz w to, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy, czyli stał się zastępczą ofiarą za twoje grzechy. Uwierz w to, że wstał z martwych w ciele. I uznaj Go Panem. To znaczy uwierzyć w Pana Jezusa. I pierwszy element nowego narodzenia to jest uwierzenie. Nowe narodzenie składa się z kilku elementów, zaraz o tym powiemy. Jeżeli nie zachodzą te wszystkie elementy, to nie zachodzi nowe narodzenie. A rozumiecie? Jeżeli nie zachodzą wszystkie elementy, które za chwilę wymienię, nie zachodzi w życiu człowieka nowe narodzenie.
To jest jak z ciążą. Musi zajść określona ilość czynników, aby dziecko się urodziło. Ktoś mówi, wystarczy, że nastąpi zapłodnienie. Doskonale wiemy, ile jest poronień. Jest zapłodnienie, ale zapłodnienie to nie jest narodzenie dziecka. Bo w międzyczasie następują poronienia. A więc nie można powiedzieć, że życie człowieka powstaje jedynie w ten sposób, że nastąpiło zapłodnienie. To jest nieprawda. Bo potem następuje poronienie i do życia nie doszło. Trzeba zapłodnić, trzeba donosić, trzeba urodzić. Rozumiecie? To jest wiele różnych czynności. A co się dzieje w ciąży? Tworzy się człowiek. Byłem przy dwóch ciążach mojej żony. Widziałem moje dzieci pierwszy niż moja żona. Miałem je pierwszy na rękach. Widziałem, na czym polega w ogóle cała sytuacja. To jest złożony proces. Złożony proces. Wystarczyło, żeby w jakimś momencie żona przestała przeć, tak? I nie doszłoby do urodzenia dziecka. Rozumiecie? Wystarczyłoby, że po wyjęciu dziecka z łona matki nie odcięto by mu pępowiny i będziemy mieli kolosalny problem, bo dziecko umrze niebawem. Wystarczyłoby, że dziecko nie miałoby wylanych wód płodowych z płuc i by umarło. Narodzenie jest procesowe. I nowe narodzenie też jest procesowe. To się czasami odbywa w jednej sekundzie, ale następuje tam proces. W obecnym kościele, szeroko pojętym kościele, jest masa ludzi, która nigdy nie narodziła się z Bożego Ducha. Oni są w kościołach. Oni uczestniczą w nabożeństwach. Oni mówią w innych językach. Oni twierdzą, że prorokują. Są w służbach. Wypowiadają się publicznie. Jednak masa z tych ludzi nie narodziła się na nowo. Masa księży, pastorów, liderów, popów, tych, którzy trzymają władzę w szeroko pojętym kościele, nie spotkała się z Jezusem. Rozumiecie? Nie można mówić o nich, że oni gdzieś zboczyli z drogi. Masa z nich się nie narodziła z Bożego Ducha. Ten proces narodzenia z Bożego Ducha nie zaistniał w pełni. Więc najpierw mamy wiarę. W co wiarę? W to, że Jezus Chrystus umarł za grzechy ludzi. I w to, że Jezus Chrystus wstał z martwych. I w to, że Jezus Chrystus jest jedynym władcą. Oto wiara na tych trzech poziomach. Rozumiecie? To jest ta wiara, która jest potrzebna do nowego narodzenia. Żadna inna wiara nie jest potrzebna do nowego narodzenia. I teraz to ziarno wiary, które jest potrzebne do tego, aby w te trzy elementy uwierzyć, posiada każdy człowiek, który przychodzi na tę ziemię jako fizyczny płód. To się nazywa ziarno wiary w jego obumarłym duchu. Każdy to ma. Rozumiecie? A więc każdy człowiek na ziemi posiada ziarno wiary, aby uwierzyć, że Jezus umarł za jego grzechy, aby uwierzyć, że Jezus wstał z martwych w ciele i aby uznać, co znaczy też uwierzyć, że Jezus jest Panem, czyli jedynym władcą. Każdy człowiek. I nigdy nie wolno też mieć
w swojej głowie takiego myślenia, że spotykasz na swojej drodze jakiegoś człowieka, który nie może w to uwierzyć. Każdy w to może uwierzyć. Jak ktoś w to nie wierzy, to znaczy, że nie chce w to uwierzyć, a nie, że nie może w to uwierzyć. Rozumiecie? Nie ma takiego precedensu, gdyż Bóg nie byłby wiernym Bogiem. Każdy duch zstępujący z wieczności na ziemię, to wchodzący w ciało dziecka, duch człowieka, tak, posiada w sobie ziarno wiary potrzebne do nowego narodzenia. Każdy. Dlatego ja nie mam żadnej litości dla ludzi, którzy nie chcą przyjąć Jezusa. A rozumiecie? W ogóle. Bo oni mają to coś, ale oni tego czegoś nie chcą użyć. To jest bardzo ważne, żebyśmy te rzeczy wiedzieli. Więc mamy pierwszy element nowego narodzenia. Wiara. Po drugie, Dzieje Apostolskie 3:19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Drugi element Bożego Narodzenia to jest pokuta. Opamiętanie. Jeżeli nie zachodzi reakcja pokuty, to nie ma nowego narodzenia. Co to jest za pokuta? Czym jest ta pokuta? Czy to jest pokuta ze wszystkich grzechów? Nie. To jest pokuta, czyli odwrócenie się od jednego grzechu. Od grzechu życia bez Boga, czyli niewybrania dotychczas Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dlatego jest napisane, opamiętajcie się i nawróćcie. Co to znaczy nawrócić się? Od czego się nawrócić? Od niewiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To jest pokuta. Czyli człowiek przede wszystkim musi uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy. Musi uwierzyć, że Jezus Chrystus stał z martwych w ciele. Musi uwierzyć, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem Wszechświata i teraz musi uznać, że do tej pory całe jego życie to szambo. Nie część jego życia. Nie 90%. Ale że jego życie, które prowadził do tej pory, było grzechem. Całe jego życie było grzechem. Dlaczego było życie jego grzechem? Bo żył niezależnie od Boga. Za co się idzie do piekła? Za jeden grzech. Jest to grzech niezależności od Boga. Do piekła się nie idzie, bo się mordowało, kradło, ćpało, czy robiło coś innego. Absolutnie. Drzwiami do piekła jest niezależność człowieka od Boga. Popularnie zwana pychą. Co to jest pycha? Pycha to jest niezależność człowieka od Boga. Co to jest pokora? Zależność człowieka od Boga. Rozumiecie? To są bardzo proste rzeczy. A więc najpierw człowiek musi uwierzyć, a następnie człowiek musi pokutować. Rozumiecie? I nie ma innego wyjścia. To jest drugi element. Kiedy człowiek mówi tak, ja wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy, wierzę, że wstał z martwych, wierzę, że Jezus jest Panem wszystkiego. Ja mówię, więc teraz spokutuj z tego, że żyłeś bez Boga. Ale ja zawsze wierzyłem w Boga. Ja zawsze w to wierzyłem. Ja mówię, spokutuj, że żyłeś bez Boga. Do teraz. Ale ja żyłem z Bogiem. Ja mówię, powtórzę ci jeszcze raz. Spokutuj, że do tej pory żyłeś bez Boga.
Nie, Pan mnie zawsze prowadził. Cześć. Koniec. Chcę, żebyście to bardzo dobrze zrozumieli. Nie zachodzi drugi element nowego narodzenia. Nie ma szans na spotkanie. Pamiętajcie, jeszcze nie doszło do spotkania. Przez to, że uwierzył, że Jezus wstał z martwych, że Jezus umarł za jego grzechy, że wstał z martwych i że jest Panem, to nie oznacza, że doszło do spotkania z Bogiem. To nie jest żaden dowód na to. Rozumiecie? Ludzie chodzą po tej ziemi, religijni ludzie mówią tak, wyznaj Jezusa jako swego Pana. Każda papuga ara zostanie nauczona sformułowania Jezus jest Panem. Rozumiecie? Możesz mieć w domu zbawioną papugę za która będzie mówiła, że jesteś Panem. Gwarek, tańsza sprawa. Tak? Gwarek również będzie mówił, że Jezus jest Panem. Rozumiecie? Jakbym się przyłożył do sukie, którą mam w domu, tego nauczę. To nie ma żadnego znaczenia. Wyznaj, że jest Panem, wyznaj. Latają takie, tacy ludzie. No wyznaj, no wyznaj. Bo jemu się wydaje, że jak on wyzna, to nastąpi jakaś magiczna historia w życiu tego człowieka. On wyznał, że Jezus jest Panem. Ja słyszałem takich rzeczy masę. No wyznaj, no ale wyznaj. Ale ktoś mówi, ale to, no wyznaj. No Jezus jest Panem, dobrze? Dobrze, aleluja. Ciężar mu spadł z serca. Psychopatyczny ewangelista. Rozumiesz, o co chodzi? Człowiek, który ma niesamowitą potrzebę usłyszenia od drugiego człowieka, tak? Potwierdzenia jego tezy. I uważa, że to powoduje zbawienie. To nie powoduje żadnego zbawienia. To powoduje samo zadowolenie u pseudoewangelisty. Nic więcej. Może sobie odnotować, rozumiecie, że Kaziu oddał życie Jezusowi. Bo Kaziu dzisiaj się zgodził w ogóle ze mną w modlitwie, że Jezus jest jego Panem. A Kaziu w ogóle nie wie nic. Tak jak siedział w piekle, tak dalej siedzi w piekle. I idzie i w ogóle mówi, coś się stało w moim życiu? Nie wiem, co się stało w moim życiu. Rozumiesz? To bzdury. Musi być pokuta. Czyli uznanie, że dotychczasowe życie, całe życie, było grzechem. Kiedyś w więzieniu głosiłem to jednemu człowiekowi. Pierwszą rzecz bez problemu przyjął ode mnie. Kiedy zacząłem mówić o pokucie, aż wstał z łóżka i mówi do mnie tak, a ja uratowałem kobietę, jak się topiła. Ja mówię, o mnie to gówno obchodzi, mówię. Ja mówię, jak to? Ja mówię, ale co mi obchodzi, że kobietę uratowałeś? Jesteś ratownikiem. Halleluja. Mój ojciec też był. Nawet miał certyfikaty. WOPR-u. Rozumiecie? No co mi obchodzi? Jesteś ratownik. Ratownik. Tak? I należy ci się w ogóle medal za ofiarność i odwagę. Za komuny dawali takie. Rozumiem. Ale to nie oznacza, że to co było cokolwiek mającego wpływ na twoje zbawienie. Mogłeś całe życie karmić w ogóle dzieci w Indiach. Mogłeś w ogóle kłaść swoje życie, rozumiesz, za innego człowieka. Mogłeś wszystkie pieniądze rozdać. Mogłeś ratować w ogóle ludzi przed Holokaustem. Rozumiesz, o co chodzi? I idziesz do piekła. Do piekła. Jest taki dowcip, że jeden człowiek poszedł do piekła i diabeł go oprowadza po piekle. Oprowadza go. I tutaj stoją, taka piękna sala jest. Po prostu czytają Biblię. Wszyscy nabożeństwo, elegancko. A on mówi do diabła, a co to jest? A diabeł mówi, no nabożeństwo baptystyczne. Normalnie fajnie mają. Tutaj zaraz będą mieli studium biblijne. Jest rewelacyjnie. Idą dalej. Stoją, halleluja, Jezus żyje. Wiecie, o co chodzi. A doktor, to zielonoświątkowcy, mówi, mają swój czas dobry. Mówi, wielbią Pana. Rozumiesz? A tam taki jeden stoi, w ogóle tak stoi, nic nie mówi. A ten się pyta diabła, a ten to kto? A ten to jest z ruchu wiary. Mówi, wyznaję, że go tu nie ma. Rozumiesz? Tam jest miejsce dla każdego. Dla każdego.
Jeśli nie było pokuty, jeśli nie uznało się całego dotychczasowego życia za bagno, to nie następuje nowe narodzenie. Rozumiecie? To jest punkt drugi. Punkt trzeci. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 22 werset. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 22 werset. A to rzekszy tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Wiecie, co to jest za werset w ogóle? To jest werset opisujący nawrócenie apostołów. Oni tu się nawracali dopiero. Do tej pory żaden z nich nie zna Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Rozumiecie? Tutaj zaczynają oni się nawracać. Punkt trzeci to przyjęcie. Można uwierzyć w Jezusa jako tego, który umarł na krzyżu. Można uwierzyć, że wstał z martwych. Można uwierzyć, że jest Panem Wszechświata. Można też uznać, że całe dotychczasowe życie było bagnem, bo się żyło bez Boga, ale jeśli się teraz nie przyjmie Boga, to nie następuje nowe narodzenie. Trzeba Go przyjąć. Czym? Aktem decyzji. Chcę Ciebie. Przyjdź do mojego życia. Chcę. Rozumiecie? Dlatego powiedział: weźmijcie. Co zrobił? Tchnął. Tak? I co powiedział? Weźmijcie, czyli weźcie. Mogli nie wziąć. Czyli mogło być tchnienie z jego strony, a z ich brak odbioru. Czyli jeżeli jest brak przyjęcia, to nie zachodzi reakcja nowego narodzenia. Bo teraz go trzeba przyjąć. Przyjąć. Zaprosić, jak to mówią niektórzy ludzie. Zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Ładnie brzmi, nawet dobrze. Rozumiecie? Bo to pokazuje obraz tego, o co tutaj chodzi. On powiedział: weźcie teraz to. Otwórz się na to i weź. Przez co bierzesz? Nie przez magiczny, jakiś mistyczny akt. Tylko przez akt decyzji. Co to znaczy? Chcesz? Chcę! I koniec! Chcesz Boga? Chcę! Pamiętam, jak kiedyś głosiliśmy pod Złotymi Tarasami i taki człowiek do mnie podszedł i mówi tak: ja nie wierzę w to, co mówisz. Ja mówię: no trudno, bo to jest twoja osobista tragedia. Mówię: no co ja ci mogę na to poradzić? A on mówi: a ja znam Boga Jahwe. Ja mówię: ale co mnie to obchodzi? Mówię: nie. I on stoi się patrzy. A ja stoję z mikrofonem i to jest rozmowa przez mikrofon, bo ja mówię i jemu daję mówić przez ten mikrofon. I taki dialog prowadzi, bo nagrane gdzieś tam w internecie. Nie? Ja mówię do niego: słuchaj, chcesz, żebyśmy się teraz pomodlili? Żebyś, mówię, mógł się spotkać z Bogiem. A on mówi: chcę. Ja go wziąłem za ręce, go zaczął trząść. Padł na ziemię. Padł na ziemię, położyłem mu rękę na brzuchu. Rzuca go, rzuca, rzuca. Zdjąłem rękę, wstał. Ja mówię: chcesz przyjąć Jezusa? A on mówi: chcę. Rozumiesz, o co chodzi? Teraz chcę. Co zrobił? Spotkał się. W tym czasie wszystko mu przebiegło przed oczyma. Przed chwilą miał głoszoną Ewangelię. Rozumiesz? A teraz na tej ziemi dowiedział się, że jego życie było gówno warte. Z całą jego wiarą w Jahwe. I co zrobił? Przyjął. Przyjął. W jaki sposób? Powiedział: chcę. To jest punkt trzeci. A więc uwierzyć, spokutować i przyjąć. Dalej, Dzieje Apostolskie 10:36. Dzieje Apostolskie 10:36.
Posłał on synom izraelskim słowo zwiastujące dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Jakie to było słowo? On to jest Panem wszystkich. Do tego przeczytajmy list do Rzymian 10, 9 i 10. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Punkt czwarty to podjęcie decyzji o zmianie władzy. Sam fakt uwierzenia, że Jezus jest Panem wszystkiego, jeszcze nie oznacza, że jest Twoim Panem. Można dokonać takiej akcji. Uwierzyć, że Jezus został zmartwy. Przepraszam, uwierzyć, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Uwierzyć, że Jezus został zmartwy. Uwierzyć, że Jezus jest Panem Wszechświata. Można uznać, że całe Twoje życie jest wyłopane do tej pory, póki nie znałeś Jezusa. I to jest grzech. Życie bez Jezusa. Można przyjąć Go i powiedzieć: chcę Ciebie. Rozumiesz? I teraz następuje punkt, że musisz uznać Jego panowanie. Kogo zaprosiłeś? Pana. Nie zaprosiłeś kolegi. Rozumiesz? Nie zaprosiłeś dyrektora, rozumiesz? Nie zaprosiłeś nawet ministra. Zaprosiłeś Króla Królów i Pana Panów, ostatecznego władcę Wszechświata do swojego życia. I teraz musisz zdecydować się na to, że będziesz temu Panu, tak? Służył pod każdym względem. Oto Pan przyszedł. Jak przychodzi Pan, to się nie stoi, się nie tłubie w nosie, tylko się kłania. Widzieliście, jak w filmach wchodził król gdzieś? Tam nikt nie stał, nie był naburmuszony. No, siema. Wiesz, o co chodzi? Tam by powiedział siema do Ludwika XVI, to by zdjęli głowę halabardą. By było po wszystkim. Po kolegowaniu się z królem. Ewangelia, która została wysłana, to Ewangelia o tym, że Jezus ma się stać Twoim osobistym Panem. Aż rozumiesz? Czyli, że nie ma już dla Ciebie innego władcy. Czyli to, że ten Pan, tak, to jest ostateczna władza. A więc czwartym punktem nowego narodzenia jest decyzja o zmianie władzy. I Efezjan 1,13. List do Efezjan 1,13. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten piąty punkt jest w zasadzie kulminacją czterech poprzednich. Czyli realizacja czterech poprzednich powoduje, że następuje piąty element. I piąty element to jest zamieszkanie Ducha Świętego w Twoim duchu. Kiedy zrealizowane są cztery poprzednie punkty, to piąty punkt następuje automatycznie. Następuje pieczęć czterech poprzednich punktów. Kiedy są zrealizowane cztery poprzednie punkty, Twój duch zostaje otwarty. Otwierają się drzwi, jak Sezamie, otwórz się. Rozumiesz? Te cztery punkty są jak zaklęcie dla Twojego ducha.
Kiedy są zrealizowane, to wrota ducha się otwierają. Dopiero teraz wrota ducha się otwierają. I co się dzieje? Wchodzi tam Duch Święty. I wrota ducha się zamykają. Nastąpiło zjednoczenie. Ostateczne, kompletne i nie do zmiany. I to jest nowe narodzenie. I to może trwać jedną sekundę. Ale to wszystko musi nastąpić. Musi nastąpić taka rzecz. I ten produkt teraz, który powstał, nazywa się chrześcijaninem. To coś, co teraz powstało, to jest chrześcijanin. Rozumiecie? Jest to człowiek, który uwierzył, że Jezus umarł za jego grzechy. Uwierzył, że Jezus wstał z martwych w ciele. Uwierzył, że Jezus jest Panem wszystkiego. Uznał, że jego dotychczasowe życie bez Boga było grzechem, za którym należy mu się kara śmierci w piekle. Rozumiecie? Podjął decyzję o przyjęciu Pana Jezusa jako swojego Pana Zbawiciela. Uznał, że Pan Jezus staje się od tego dnia jego Panem, czyli władcą ostatecznym jego życia. Tak? I drzwi ducha się otworzyły. Te cztery punkty są jak kod. Rozumiecie? Jak cyfrowy kod. Inaczej drzwi się nie otworzą. One się nie otworzą. Nie znasz kodu, nie otworzysz ducha. Nie wbijesz kodu, nie otworzysz ducha. Rozumiesz? Nie ma takiej opcji. Kiedy są te cztery punkty zrealizowane, następuje piąty. Wchodzi Duch Święty, a drzwi się zamykają. I człowiek się narodził na nowo z Bożego Ducha. Od tego dnia ten człowiek jest na wieczność połączony z Bogiem. Gdyby umarł za jedną sekundę od tego momentu, to natychmiast stanie przed Bogiem. W jednej sekundzie. Jego ciało padnie, a jego duch i przylepiona do niego dusza staną przed Bogiem. Jest to w jednej sekundzie. Nie można tego zmienić. Nie można spowodować, że drzwi ducha się otworzą i Duch Święty z nich wyjdzie. Te drzwi są tylko raz w życiu otwierane i raz zamykane. Dlatego nazywa się to nowe narodzenie. Tylko raz człowiek się tworzy w łonie matki i tylko raz z łona matki wychodzi. Żeby teraz ten człowiek stał już i przeklinał matkę, siebie i wszystko, to nie da rady cofnąć tego produktu. Rozumiecie to? To jest niemożliwe, żeby cofnąć. Hiob w akcie desperacji stał i przeklinał dzień swojego narodzenia. Czy to pomogło coś Hiobowi? Nic. Hiob dalej żył i się starzał. Nowe narodzenie musi spełniać te elementy, aby było nowym narodzeniem. Wszystko inne, przyjaciele, co nie odpowiada temu kodowi Bożemu, nie jest nowym narodzeniem. Dlatego też, kiedy my głosimy Ewangelię o nowym narodzeniu, to my mamy głosić Ewangelię o nowym narodzeniu. Bo to Ewangelia o nowym narodzeniu zbawia ludzi. Nie o uzdrowieniu, nie o uwolnieniu, nie o wskrzeszeniach, nie o cudach, nie o znakach, nie o poprawieniu życia. Taka Ewangelia nie zbawia ludzi. Rozumiecie? Taka Ewangelia nie zbawia, czyli nie ratuje. Zbawia Ewangelia o nowym narodzeniu. Żaden majstersztyk nie pomoże.
Możesz być namaszczony tak, że z ciebie kapie. Podejdziesz do nienawróconego człowieka, możesz na niego położyć ręce, możesz go uzdrowić, możesz go uwolnić. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie spowodujesz, że narodzi się na nowo. Możesz dmuchać, chuchać, krzyczeć, rozumiesz? Nic się nie stanie. Możesz dokonać odpowiedniej, za pomocą siły perswazji, odpowiedniej manipulacji, tak? I wywołać w nim efekt mówienia innymi językami. I to nic nie zmienia. Każdy z was, może nie każdy, ja na pewno w dzieciństwie swoim mówiłem w innych językach. Ktoś jeszcze może bełgotał, prawda? Kto jeszcze bełgotał w innych językach, prawda? To jest dziecinne, normalne. Każde dziecko chodzi i tak plecie. Jak dziecko umie pleść, to i dorosły umie pleść. Rozumiecie? Ludzie mówią, położyłem na niego ręce, zaczął mówić innymi językami. Ja mówię, ale czego to dochodzi? Że on jest spadem. Ja mówię, nie. Z przesady. Ja jestem po paru szpitalach psychiatrycznych, nie takie rzeczy widziałem. Człowieku, ja głosiłem w szpitalach psychiatrycznych. Głosiliście w szpitalach? Podgłoście w szpitalach, zobaczcie, jakie jest Kongo. Rozumiecie? Głosisz do człowieka, w tworkach. Głoszone jest do człowieka, Ewangelia w tworkach, ewangelizacja. Ewangelizacja w tworkach, idzie sobie gostek. Przyjmij, nie, oddaj życie Jezusowi, tak? A mówię, ale któremu? I przychodzi do ciebie, rozumiesz, chodzi i z tobą rozmawia. Bo ja znam tego, wczoraj widziałem tego, a wczoraj z tym jadłem lunch. Każdy jest inny. Ewangelista stoi się, patrzy. On jest bardzo szczery ten człowiek. On naprawdę z trzema Jezusami spędził ostatni tydzień. Rozumiesz, o co chodzi? Naprawdę, chcecie się sprawdzić? Jedźcie do tworek. Pogłosić Ewangelię ludziom w tworkach. Tam trzeba w ogóle mieć, rozumiesz, trzeba być namaszczony. Żeby w ogóle przetrwać takie coś. A ja siedziałem w szpitalach psychiatrycznych i ja w szpitalu psychiatrycznym przyprowadzałem ludzi do Jezusa. Rozumiesz? Więc ja, wiecie, wiem, o czym ja mówię. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli wagę nowego narodzenia. Nie spłycili tego, bo będziemy krzywdzić ludzi, produkować Ismaeli, Ezawów i całe te plemiona, które dzisiaj wysadzają, rozumiecie, wieże na Manhattanie. Wytworzymy ich i będą chodzić takie hybrydy. Mówić w innych językach, prorokować, skakać na uwielbieniach. Rozumiesz? Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby głosić nowe narodzenie. Aby ludzie rodzili się na nowo. Lepszy jeden Izaak niż 100 nie Izaaków. Rozumiecie? Naprawdę. Nowe narodzenie jest fundamentem. Nie prowadzimy ludzi nigdy do niczego innego. Nie prowadzimy ich do polepszenia życia. Nie prowadzimy ich do doznań. Nie prowadzimy ich do tego. Wszystko to może być pobocznymi elementami głoszenia Ewangelii. Rozumiecie? Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, wskrzeszamy zmartwych, pokazujemy ludziom światło naszego życia, składamy świadectwa, mówimy o tym, jakie cudowne życie z Bogiem prowadzimy. Uwalniamy słowo wiedzy, słowo mądrości, prorokujemy. Ale to są wszystko elementy związane z tym, żeby zaczepić człowieka, rozumiecie? I aby jego duch się otworzył. A więc są to punkty, których możemy używać w celu takim, aby ludzie rodzili się na nowo. Ktoś mówi, ja mam służbę uzdrawiania. Ja mówię, nie ma takiej służby. Takiej służby nie ma. Ty sobie wymyśliłeś taką służbę. Służbę uzdrawiania. Bóg chce, żeby wszyscy byli zdrowi. Amen. Bóg chce, żeby wszyscy byli zdrowi. Bóg chce, żeby wszyscy byli wolni od demonów. Bóg chce, aby wszyscy mieli szmal. Bóg chce, aby wszyscy mieli szczęśliwe małżeństwa. Bóg tego chce.
Trzeba natomiast zastosować odpowiednią metodę, aby ci ludzie mogli to osiągnąć. A nie powiedzieć dziękuję i pójść. To nie znaczy, że masz nie uzdrawiać. Uzdrawiaj. Ale celem twoim musi być nowe narodzenie. Nowe narodzenie. To musi przyświecać ci jak lampa na czole. Gdziekolwiek się poruszysz, rozumiesz? I chcesz dokonywać działań Bożych, to musi być na początku nowe narodzenie. Po co idziesz? Po to, żeby siać informacje o nowym narodzeniu. Rozumiesz? Po to idę na ten świat. Po to idę. Nie idę, żeby ulżyć ludziom w bólach. Żeby ulżyć ludziom w bólach, to się do UNICEF-u można zapisać. I będziesz ulgi... Tak naprawdę! To... I będziesz całe życie ból... Będziesz człowiekiem ulgi. Rozumiesz, o co chodzi? I nie ma problemu. I będziesz naprawdę fajną robotę robił po ludzku. Rewelacja. Będziesz ratował różnych ludzi, wyciągał ich z głodu, z biedy. Będziesz ich tam uzdrawiał. Będziesz coś tam robił fajnie, w porządku. Tylko to nie jest posłannictwo Kościoła. Kościół nie został posłany, żeby robić porządek na ziemi. Kościół nie został posłany po to, aby ludziom na ziemi robić dobrze. To nie po to został posłany Kościół. I nie po to przyszedł Jezus. Pamiętacie człowieka, który przychodzi do Jezusa i mówi: powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił w ogóle spadkiem. Bo zawinął cały spadek. A Jezus mówi: jak to mnie powołał sędzią? Do was. To nie jest moja robota. Się tym nie zajmuje. Nie zajmuje się tym. Jezus był fundamentalistą. Ty musisz być fundamentalistą. I nie możesz też spłycać poselstwa. Nie możesz przychodzić do człowieka i powiedzieć: wiesz, jak tutaj przyjdziesz do kościoła mocy, to tutaj ci będzie dobrze. Bo tu dobrze jest. To nie jest żaden powód, żeby tu przyjść. Bo potem tutaj wielu przyszło i już myślało, że będzie dobrze. Potem byli sfrustrowani. Mówią: a ja się sobie to wyobrażałem. Mówię: ale jak sobie wyobrażałeś? No tak, że będzie dobrze. Ja mówię: sorry. Jest jak jest. Nie po to ten twór powstał. Mamy głosić nowe narodzenie. Choćby was wyklinali, choćby uznawali was za heretyków, choćby uznawali, że jesteście nienormalni, stawajcie przed wszystkimi i mówcie: musicie się na nowo narodzić. Może będziecie spotykać chrześcijan w waszym życiu, ludzi w ogóle w służbach. Jeżeli będziecie mieli wątpliwości co do jego nowego narodzenia, weź go na bok i powiedz: ziomej, ty się narodziłeś na nowo? Tak. Czy spotkałeś Jezusa w ogóle? Ale idę w służbie. No weź. Spotkałeś Jezusa może? Czasami to mówię, w jednym kościele byłem, takim w Polsce, dużym, charyzmatycznym. Głosiłem w ogóle tam Ewangelię. Połowa kościoła wyszła, żeby odejść Jezusowi. Połowa kościoła. Łącznie z drugim pastorem, który był tam 25 lat drugim pastorem. Potem tylko przyszedł, mówi: obiecaj mi, że nie będziesz mówił już w ogóle o mnie, że to ja. Jak będziesz świadectwo, to ja obiecuję ci, ważne, że do nieba idziesz, bracie. Wprawdzie 25 lat jesteś w służbie, ale... Rozumiesz? Ważne, że teraz. Nie bagatelizujcie tego, bo to jest fundament. Będziecie spotykać wielu ludzi, których zachowanie będzie przynajmniej dziwne. Będziecie się na nich patrzeć i myśleć: tak, niby wszystko w porządku, mówię w innych językach, ma jakieś objawienia, ma jakieś różne rzeczy. Taki jest, taki fajny nawet, taki... Rozumiecie? Niekontuzyjny, taki jakiś spójny troszkę ze mną, taki... Ale coś będzie ci skrzydlać. Będziesz patrzył na niego i będziesz widział, jakby on nie działa kompletnie. Jakby mu brakowało jednego guzika jakiegoś. Jak chodzi, tak dziwnie chodzi. Jakoś. Weź go na bok, by oddałeś Jezusowi. Nie bój się tego. Nie bój się takich rzeczy. Raz jak byliśmy z Agatą w tej federacji poprzedniej, w której byliśmy, na takim spotkaniu jednym tam, byli pastorzy i tak dalej. Ja wiedziałem, że nie mogę nic tam oficjalnie powiedzieć, bo tam nie chcę. Potrafiłem podejść do ucha komuś i powiedzieć: ty. Mówi: co ty powiedzisz? Mówię: jesteś nienormalny. Mówię. Czasami trzeba przyjść i powiedzieć, że się musi zapytać jakiegoś przywódcę na ucho: słuchaj, rozstaje się tu.
Bo to, co głosisz, to, co robisz, to jest jakieś chore. To jakby wskazywało na to, że ty nie spotkałeś się z Bogiem. Spotkałeś się z Bogiem? Jestem pastorem. Nie, nie, ja nie pytam, kim ty jesteś. Pytam, czy z Bogiem się spotkałeś. Czy się narodziłeś na nowo. Rozumiesz? Mówiłem wam, jak poszedłem do spowiedzi, do księdza, żeby się mu spowiadać. W konfesjonale uklękłem i mówię do niego, jak wasz na imię? On patrzy w okno, ale się. Ale daj wam, że narodziłeś się z Bożego Ducha. A mówi, nie wiem. Ja wiem, że ja się Ewangelię powiem. Ja mu głosiłem w konfesjonale Ewangelię. Rozumiesz? Wyszedłem, zmoknąłem z tyłu i poszedłem. Andrzej został w ogóle z informacją ewangeliczną, że się musi na nowo narodzić. Żeby skały srały. Rozumiesz, o co chodzi? On musi się na nowo narodzić. Bo to jest sprawa życia lub śmierci. To nie jest sprawa doczesności. Nowe narodzenie nie dotyczy doczesności. To wskutek nowego narodzenia my możemy być zwycięzcami na ziemi. Wskutek. Sukces na ziemi to skutek uboczny nowego narodzenia. Skutek uboczny. Cały sukces na ziemi. Wymiana krzyżowa to nie jest przyczyna rzeczy, tylko skutek. Wymiana krzyżowa jest skutkiem tego, że Jezus umiera, wstaje z martwych, rozumiecie? Idzie do nieba, wstępuje jako Duch Święty. Reszta to skutek. Moc, siła, sukces. Rozumiecie, o co chodzi? Skutek. Prawdziwe prosperity opiera się na nowym narodzeniu. Kiedy ktoś się narodził na nowo realnie, to te cztery punkty w nim w ogóle pulsują jak serce. Mi przez 20 lat nie przyszło do głowy, że powiedzieć, ale kiedyś miałem fajne życie. Ty nigdy nikomu tam nie powiedziałem. Mi przez 20 lat nie przyszło do głowy, żeby uznać, że Jezus nie jest ostatecznym głosem do mojego życia. Miałem masę różnych pomysłów, ale to we mnie biło jak serce. Przecież to jest mój Pan. Przecież to jest mój Król. Rozumiecie? To fundament. I trzymajmy się tego.